Ekstra newsy na planecie Łódź. 4 lata przerwy ze względu na to, że... Tak jak Michał wcześniej mówił, nie? Że było paru producentów, że mieli, wiesz, zmieniała się też jakby tam koncepcja, tak, tej płyty. No, ale w końcu udało się, wiesz, to wydać. Wiesz, my tak na dobrą sprawę to dopiero przy tej płycie żeśmy się tego wszystkiego uczyli, że tak naprawdę sam proces napisania płyty i nagrania nie trwał nas długo. Nie trwa długo, ale długo trwa, wiesz, później ta płyta przychodzi przez ręce różnych ludzi. Cała ta otoczka właśnie. To mix, mastering, musisz zrobić okładkę, musisz zrobić to, trzeba pamiętać o promocji, więc my tak naprawdę dopiero teraz po tej płycie mniej więcej zaczynamy widzieć, jak to działa, cała ta maszyna. Myślę, że cały czas będziemy się tego uczyć, żeby to doszlifować, bo jednak promocja to jest rzecz, bez której sobie nie poradzisz, bo jak my nie będziemy promować płyty, to nie usłyszy jej... No, po prostu dużo osób ją na przykład może przegapić, tak? No bo tak jak gadaliśmy wcześniej, tak? Nie ma tego za dużo w radiu, nie? Wiesz, w telewizji też tego za bardzo nie zobaczysz. No moda na hip-hop już minęła, nie? Teraz jakiś, tak. Wiesz, teraz na przykład masz, wiesz, skręta na dubstepy, tak? Dubstepy, za 2 lata będzie jakaś pewnie jeszcze inna muzyka i to się tak będzie kręciło, dlatego wiesz... Chociaż ja uważam, że wiesz, jak zniknęło to z telewizji i z radia, uważam, że ta muzyka się rozwinęła, nie? Że to wszystko poszło i tak do przodu. Uważam, że to wyszło na dobre, nie? No pewnie dlatego, że słabi zawodnicy odpadli po prostu. No bardzo, bardzo, bardzo możliwe, no. Wiesz, jest zajawkowicze, nie? I tak dalej, nie? No właśnie, jeśli rozmawialiśmy już o gościach, to na szablonie zaskoczenie dużą liczbą gości, dlatego że no do tej pory na waszych 2 płytach w zasadzie pojawił się tylko Zeus, a teraz jest ich dużo. No ze względu, wiesz co, to też chodzi o liczbę numerów, bo... Znaczy na tamtej płycie był jeszcze Miłosz, nie? A no tak, tak, tak. Bo wiesz, chodziło o to, że tak naprawdę... To jest nasz pierwszy szablon, to jest tak naprawdę nasz pierwszy long play, bo pierwsza płyta w 2006 roku to była epka i w 2008 to też była epka. Więc my tutaj jakby mieliśmy 15 numerów, więc jakby tych gości mogliśmy sobie trochę więcej wziąć, ale to też nie braliśmy tego na siłę, tylko mieliśmy pewien plan na to, żeby wiesz, pozapraszać takich, a nie innych gości i... Ale też właśnie no, nic na siłę, tak? Że wiesz, pasowali nam do tego numeru. Albo po prostu, wiesz, mamy z tymi ludźmi dobry kontakt, to naturalnie po prostu, nie? Tak wyszło, że chcieliśmy z nimi nagrać. Tak, właśnie to jest numery, fajne, jak takie rzeczy wychodzą naturalnie. Czyli ja na przykład nie muszę, wiesz, do kogoś dzwonić albo pisać, że no tutaj byśmy może coś nagrali. Tylko takie rzeczy wychodzą bardzo spontanicznie, na przykład podczas spotkań, że mamy tu taki numer i wiesz. A to fajnie, jak to działa w 2 strony, że ktoś jest też zajarany. Ty mi widzisz, że wiesz, że on mówi, dobra, ja się tu dogram, dopiszę, za tydzień nagramy. I tak w sumie było praktycznie z wszystkimi gośćmi na tej płycie. No właśnie, rozmawialiśmy na początku o tym, ale chodzi mi o to, że po pierwsze bity są bardzo fajne, bardzo są z jednej strony niepokojące, z drugiej strony melodyjne, to jest fajne, no i też słychać, że wasze style nawijania zaliczyły zdecydowany progres. No wiesz co, nie wiem co mam powiedzieć, w każdym razie tak, jeżeli chodzi o muzykę, no to wybraliśmy Sherlocka, dlatego że to jest producent bardzo uniwersalny. On że potrafi zrobić, kurde, każdy rodzaj bitu, nie? Tak. Czy taki, czy West Coast, czy kurde, nie wiem, czy chcesz... Old school, no co chcesz, tak? Czyli jak na przykład jest ten numer pierwszy u nas na płycie, Opowiem Ci, który jest takim strasznie eksperymentalnym numerem, więc... Bo też to było jedno z założeń tej płyty, że chcieliśmy przeskoczyć bitowo po wszystkich klimatach. I trochę syntetyki, i trochę West Coastu, i trochę old schoolu, i trochę eksperymentalnych rzeczy. Bo sam, wiesz, ja na przykład sam lubię słuchać różnych płyt, mam różnych numerów, tak? Lubię jak na przykład, nie wiem, gość ma na płycie, wiesz, nie wiem, smutny kawałek, nie wiem, melancholijny, czy z drugiej strony, wiesz, jakąś bombę mocną, wiesz, to jest fajne. Sami też staramy się robić takie płyty, tak? Żeby, no nie wiem, żeby każdy mógł sobie coś tam wybrać, tak? Wiadomo, no nie zrobisz czegoś, co będzie wszystkim pasować, nie? Ale z drugiej strony myślę, że ktoś, wiesz, powiedzmy, ten, nie wiem, no ktoś polubi mętlik, a ktoś polubi, nie wiem, pionę na przykład, nie? Więc mówię, o tyle fajnie, żeśmy trafili, bo wybraliśmy Sherlocka jako producenta tego albumu. Bo on po prostu jest uniwersalny i jakby jego pierwsza paczka, którą nam wysłał, bitów, no okazało się strzałem w 10, bo dostaliśmy tą paczkę i mówię, wow, ale ten gość robi bity. Mówię, musimy zrobić z nim płytę i bardzo szybko i sprawnie on składał
te numery i naprawdę jestem bardzo zadowolony ze współpracy i na pewno ta płyta to nie jest koniec jakby współpracy, tylko mam nadzieję, że dobry początek. Pozdrawiamy Sherlocka. Jasne, pozdrawiamy. No właśnie, płytę swoją drogą promują aż 4 klipy. To poza tą częścią pracy, którą włożyliście w nagranie samej muzyki, no to jeszcze nie wiem, czy drugie tyle, ale na pewno dużo w nakręcenie klipów. Wiesz co, tak. Znaczy, powiem ci tak, my na początku jakoś nie byliśmy za bardzo przekonani do kręcenia tych klipów. Jakoś średnio nam to w ogóle odpowiadało i wiesz, pokazywanie się, ale tak widzę, że z czasem nawet sobie czasami rozmawiamy o tym, że chyba coraz bardziej tak to lubimy, bo współpracujemy z coraz lepszymi ludźmi, z którymi po pierwsze fajnie się to robi. Tak jak na przykład kręciliśmy teraz klip z Reno, to na przykład naprawdę mistrzowsko i jakby wiesz, jego energia, nasza energia, jeden dzień i wszystko jest fajnie zrobione, wszyscy są zadowoleni, zresztą my przy tym wszystkim się dobrze bawimy. A poza tym, że lubimy to robić, wiesz, to też jest sposób na promocję, tak, tej płyty, a że tak jak wspominamy, nie było nas 4 lata, no to trzeba się przypomnieć, tak, więc też chcemy jak najwięcej, wiesz, dać tym ludziom, bo sama płyta jakby nie wystarczy, tak? Więc trzeba też jakby dać obraz do tego jeszcze, nie? Rzecz, która mnie bardzo interesuje, to w jakich miejscach powstawały te klipy? Ale kto, musimy po kolei. Od Mętliku zacznijmy. Mętlik, tak, w Atlas Arena. Poczekaj, gdzie my to kręciliśmy? W jakimś parku. A, w parku niedaleko palmiarni, przy Piłsudskiego. Tak, tam przy Placu Zwycięstwa. Tak, a pierwsze ujęcia są zrobione na starym basenie Olimpii. A, na Olimpii, tak, której niedługo już nie będzie, zdaje się. Dokładnie, więc zdążyliśmy jeszcze wykorzystać, zdążyliśmy wykorzystać to miejsce. Numer Niedosłownie, które kręciło Dobre Kino, też pozdrawiamy wszystkich z Dobrego Kina, powstał w Art Center. To jest, wiesz co, od Piotrkowskiej odchodzi taka ulica, ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. Chyba tak. No i tam jest to całe, tam, tak? Tak, tam jest cały Art Center i tam kręciliśmy trochę w środku, trochę na zewnątrz, bo tam chłopaki jeszcze kran stawiali. Numer W pogoni za pomysłem był nakręcony w studiu, gdzie Toja ma swoje studio nagraniowe, a rutyny były kręcone bardzo spontanicznie, w 2 godziny. Na koncercie, po mieście, tak. U Michała w domu, babci w domu. No, babci w domu, więc... Więc wiesz, no ogólnie, ale naprawdę, powiem ci tak, na początku byłem strasznie mało przekonany do tego, a im więcej robimy tych klipów, tym coraz bardziej, bardziej się nam to... się to podoba, nie? Dokładnie. No swoją drogą, to chciałem was zapytać, który klip wam się kręciło najtrudniej? Chodziło o to, że musieliśmy klip nakręcić w jeden dzień, ze względu na to, że każdy następny dzień to były dla nas pieniądze. I kręciliśmy ten klip bodajże od godziny 16 do 5 rano. Byliśmy już tacy rano wykończeni, że ja już miałem dosyć. Jak na przesłuchaniu. Dokładnie, jak na przesłuchaniu. W ogóle sam klip kręcił nam się bardzo fajnie, bo wiesz, to malowanie, ci ludzie, którzy z nami współpracowali i tak dalej, cała w ogóle ta otoczka tego, wiesz, dużo kamer, zdjęcia. Było naprawdę pozytywnie, ale już tam około 4 czy 5 rano już każdy z nas miał dosyć, no, nie? Myśmy... Michał dogrywał jeszcze właśnie też ostatnie tam, wiesz, kwestie właśnie znaczy ostatnie ujęcia, to już stałem, o kurde, idźmy już spać, wiesz, idźmy do domu, nie? Ale mimo ostatnio wszystko zadowoleni jesteśmy z tego klipu, nie? Tak. Jak najbardziej, bo uzyskaliśmy dokładnie ten efekt, to, co chcieliśmy. Chcieliśmy. I to jest w ogóle mistrzostwo też kręcenia klipów, jak na przykład, bo coraz częściej, założysz, coraz częściej nam wyjdzie, się to udaje, nie? Że sobie zakładamy, że ten klip ma wyglądać tak i tak i tak, i później okazuje się, że jak wybierzemy sobie dobre miejsca, to udaje się to zrobić. Nie? No właśnie, bo to jest chyba też to nie tylko w odniesieniu do klipów, ale ogólnie do tworzenia muzyki, czy ogólnie do tworzenia, do działalności artystycznej, to jest chyba też ten problem, że efekt nie zawsze odpowiada wizji. Nie, no to udało nam się, wiesz, jakby zrealizować to, co sobie tam założyliśmy w 100%, wiesz, wygląda tak, jak chcieliśmy, nie? Tak to miało wyglądać. A jeśli chodzi o muzykę zawartą na waszej nowej płycie, no to ja sobie tutaj wypisałem parę kawałków, które przykuły moją uwagę. W pogoni za pomysłem, bo to jest utwór w zasadzie, no tytuł jakby odsłania większość kart. Ja chciałem zapytać was, jak w takim razie, czym się inspirujecie? Jak gonicie za tymi pomysłami?
Czy one może same wpadają, na przykład? Różnie, wiesz. Czasem to jest tak, wiesz, czasami, nie wiem, wystarczy rozmowa z kimś, czasami, wiesz, jakieś tam swoje przemyślenia, tak, jakieś, różnie. Kurczę, no. Czasami spontanicznie to też, wiesz, jakieś tam, wiesz, czasami mam tak, że kurde, jadę sobie, nie wiem, autobusem, tramwajem i coś tam już po głowie chodzi, nie wiem, zalążek, wiesz, wersów jakiś, nie, później jakby powstaje do tego, wiesz, cała szesnastka na przykład, nie? No bo my ogólnie tak jakby razem współpracujemy, że jakby dostajemy, wiesz, mamy te same paczki bitów. Ja na przykład jak mam pomysł na jakiś numer, to siadam, piszę go, nagrywam go dla Patryka, wersję jakąś pilotażową, wysyłam mu i wtedy on mówi, że nie wiem, czasami te numery leżą po 2 tygodnie i na przykład Patryk mówi, o teraz już powiedzmy wiem jak to napisać, a czasami jest tak, że ja mu wysyłam zwrotkę, a on mi 2 godziny później już odsyła, bo na przykład akurat trafiłem, wiesz, w odpowiedni moment. W pogoni za pomysłem, no też tak pewnie powstał ten numer, no. Staram się... Pomysł na ten numer właśnie tak powstał, żeby opisać to, że czasami siedzimy w studiu i mamy, wiesz, totalnie zero pomysłu na przykład na numer, nie? I jakby z tego się wziął, wiesz, pomysł na numer, że kurde, skoro mamy tak, że mamy jakiś tam blok, nie? I nie wiem, nie idzie nam, bo tak mamy czasami, to czemu nie? Czemu tego nie opisać, tak? No dokładnie, bo tak, no, bo tak jest, wiesz, my na pewno staramy się na płyty pisać refreny razem i jakby najlepiej jak robimy to we dwójkę, ale czasami jest taki dzień, że wiesz, że najchętniej byśmy robili wszystko, tylko nie robimy, możemy sobie, wiesz, pograć na Xboxie, możemy sobie, nie wiem, po prostu posłuchać muzyki, nie wiem, napić się browarka, cokolwiek, tylko nie refren, nie? A czasami typowo się po to spotykamy, wiesz, bo na przykład czasami w tygodniu chcemy coś zrobić i wiesz, no my we dwójkę pracujemy, więc jakby też jesteśmy bardzo często ograniczeni czasem. Czasowo, no. I mówię, dobra, spotkamy się, żeby na przykład napisać refren, siadamy i już czasami widzę spojrzenie Patryka, które znam i wiesz, i nie ma w ogóle możliwości, ale to też tak jest, że no nie jesteś, gdybyśmy byli w stanie codziennie pisać, to byśmy, wiesz, wydawali płytę co miesiąc, a to nie jest tak, no niestety. Szybciej niż OST. No, na przykład, nie. Jeśli chodzi o inspiracje, to może na przykład jakaś muzyka, książki, filmy, gry komputerowe? No, gry komputerowe jak najbardziej, bo my ogólnie gramy strasznie dużo. Jestem strasznym maniakiem, stary Xboxa, nie? Kurde, uwielbiam napieprzać, nie? Stary, tracę na to tyle czasu, bardzo dużo, nie? Co ostatnio Assassin's Creed Revelation, polecam, nie? No, mistrzostwo świata, nie? No. Jeżeli chodzi o grę, o książkę, co ostatnio czytałem? Ostatnio, bo też bardzo lubię czytać, to norweski taki autor, nie wiem jak to się tam wymawia, może Jonesbo, tak? Fajne kryminały. Jeżeli chodzi też o thriller, to polecam Simon Beckett, wydał takie 4 książki o antropologu sądowym, zajebiste rzeczy. O, a o muzykę to dużo by wymieniać. Nie? No to do muzyki przejdziemy za chwilę. Natomiast właśnie, bo w utworze Pogoni za pomysłem pada też kwestia używek. Mam takie może nie podchwytliwe, ale takie jątrzące pytanie. Inspirują was używki? Nie. Jak Witkacego? Nie. Nie. Znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o... Nie wygląda to tak, wiesz, nie, na przykład nie muszę, nie wiem, zajarać sobie jointa, żeby coś zrobić, żeby napisać, nagrać, nie? To jest jakby taki, powiedzmy, nie wiem, dodatek do tego, nie? Że siedzimy sobie w studiu, no to nie wiem, napijemy się piwa, nie? I po prostu nagramy. Ja sobie, na przykład praktycznie w ogóle nie palę. Niezależnie od niczego, to naprawdę zdarza mi się to od święta i to bardzo, bardzo rzadko. Za to no nie stronię od alkoholu, na pewno wiesz, lubię się napić, ale też ostatnio na przykład zauważyłem, że na przykład jak się spotykamy z Patrykiem, to kiedyś no naprawdę żeśmy latali na ciężkiej, wiesz, na ciężkiej bombie, a teraz tak jakoś coraz... Znaczy ja mam takie postanowienie, 4 miesiące temu urodziła mi się córka, wiesz, i powiedziałem sobie, że nie piję wódki, nie? I takie postanowienie i... A ja wiesz... Znaczy naturalnie to wyszło, nie? Ale browarka jak najbardziej, nie? A ja wiesz, sam nie będę pił, więc jak on nie pije, no to ja też nie piję. I wiesz, ale to nawet dobrze, bo czasami jesteśmy w stanie zrobić więcej, jak się spotykamy, czy nawet wiesz, usiąść normalnie i sobie porozmawiać.
A nie przymulić, nie? Po, a nie przymulić, po godzinie, wiesz, po piwie i ło, nie? No, zjadł, czasami tak naprawdę żeśmy cisnęli, wiesz, ciężkie melanże w studiu. Teraz zdarza nam się coraz rzadziej, ale przez to na przykład robimy więcej muzyki. Po prostu bardziej chyba jesteśmy skupieni. To wkręceni. Ale jak najbardziej, wiesz, jeżeli już rozmawiam na ten temat, to jak najbardziej jesteśmy za, wiesz, za legalizacją i oczywiście w jakiś tam w rozsądnych granicach, no bo też nie może być tak, że nagle wszyscy, wiesz, ktoś kto ma 15 lat może iść sobie kupić. Ale Michał, tak czy siak, jak będzie chciał, to i tak kupi, no ja tak uważam, tak, nie? No tak, ale no, to uważam, że ja na przykład bardzo podoba mi się to, co jest na przykład w Czechach, nie? Czyli jakby taka, wiesz, opcja czeska. No ale nie wiem, czy słyszałeś, że w Holandii już sami Holendrzy, tak, już mają tak, że mają dosyć, wiesz, obcokrajowców, którzy przyjeżdżają się najarać tam, nie? No. Dlatego myślę, że warto by było, wiesz, to jest też pewnie ciężki, wiesz, orzech do zgryzienia dla jakichś tam polityków i tak dalej, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, no bo wiesz, łatwo jest powiedzieć, że zalegalizujmy, nie? Dlatego to trzeba zrobić tak, żeby miało ręce i nogi, nie? Więc ale jak najbardziej, wiesz, jesteśmy za tym. Święci nie jesteśmy, nie? Lubimy się napić, lubimy sobie zajarać, nie? Może tak. Pytałem dlatego, że no, jest taki stereotyp po prostu odnośnie artystów. Niektórzy twierdzą, że bez różnorakich używek nie stworzyliby tam jakichś swoich epokowych dzieł. Zresztą naukowcy niektórzy też to przyznają, że na jakieś tam pomysły wpadli właśnie w odmiennych stanach świadomości. Mhm. Chciałem zapytać, jak wy to widzicie po prostu tę sprawę. A czy ja ci nie powiem, że tak nie było, tak? Nie, tylko, po prostu że... nie chodzi mi o ogólne ten, tylko o wasze subiektywne tutaj... Nie, być może zdarzyło się tak parę razy, że no nie wiem, wiesz, siedziałem powiedzmy, wiesz, i zapaliłem sobie jointa, faktycznie, może coś tam wpadło, nie? Bo wiesz, też od razu inaczej odczuwasz muzykę i wiesz, od razu wiesz, inaczej ten pomysł tam jakby dojrzewa w głowie. Ale nie muszę tego robić, wiesz, przy każdym jakimś tam numerze, który robimy, tak? No ja na przykład jak piszę, to jestem, wiesz, totalnie w ogóle odfreszowany. Najlepiej mi się pisze, jak na przykład wstaję rano, piję sobie kawę i czy na przykład wieczorem nawet, jak wracam z pracy, ale niepotrzebny mi jest ani alkohol, ani żadne używki. Jedyna rzecz, która jest mi potrzebna, to... Kawa i papierochy. Tak, kawa, papierochy i święty spokój. Dokładnie, i cisza, nie? I cisza. I powiem ci, że... Ale jak najbardziej uważam, że no, znam też wiele osób, które na przykład... lubią sobie dorzucić coś do pisania tekstu, tylko że to łatwo wpaść w taką, wiesz, pułapkę, że jak nie masz czegoś, żeby sobie dorzucić, to nie napiszesz. To jest dla mnie trochę chore, no bo to wynika na to, że jesteś uzależniony, żeby napisać tekst, jesteś, wiesz, uzależniony od czegoś jeszcze, nie? Dlatego ja totalnie piszę zawsze na, wiesz, na trzeźwo i tak w sumie... Bo każdy z nas ma jakiś tam też rytuał pisania swojego, nie? No tak jak mówisz, ja mówię, lubię pisać rano albo wieczorem i wiesz, jak mam święty spokój, czyli mi muszę mieć papierosa, kawę, na spokojnie, słuchawki, wiesz, i to taki właśnie rytuał, Patryk przecież pisze, Patryk pisze na przykład na kartce i zbiera wszystkie swoje teksty. Ma tych tekstów tyle, że... Mam pierdolca na tym punkcie, nie? Wiesz, piszę, to mam, wiesz, datę, wiesz, napisaną, ładnie, wiesz, wytłuszczony, kurczę, tytuł. A ja piszę... Kolekcjonuję to, nie? No, i naprawdę ma tych tekstów strasznie dużo. Jakbyś tak zobaczył, to wiesz, to jest taka sterta wielka tych tekstów. A ja wpiszę na notatniku, drukuję to, jak nagram zwrotkę, pyk i do kosza. Nie? Więc wiesz, totalnie zupełnie inaczej mamy, wiesz, podejście do tego. Ja nic nie kolekcjonuję, nic nie zbieram. Więc tak to wygląda. Nam się rozwinął wątek przy kawałku W pogoni za pomysłem, ale kolejna piosenka też wasza mi utkwiła w pamięci, Drugie ja. Ale to dlatego, że ja tam jakby nie wiem, czy to mieliście na celu. Natomiast ja w tym tekście jakby zinterpretowałem go na swój sposób, dlatego że no, tak mi się wydaje, że kiedy się siedzi, czy też od strony słuchacza, czy od strony twórcy, scenie niekoniecznie hip-hopowej, ogólnie w jakiejś scenie muzycznej, to można zauważyć, to zwłaszcza właśnie u raperów widać, że niektórzy przywdziewają maski na potrzeby swojej twórczości, że tak naprawdę, że prywatnie w kapciach w domu, tam właśnie z herbatą w fotelu, nie są takimi, jakimi są na płytach. Znaczy wiesz co, chodzi ci o ten wizerunek. Tak, o wizerunek, tak. Nie wiem, kurczę, no ja... Znaczy trochę... jest sporo racji w tym, co mówisz, tak? Ale wydaje mi się, że... Nie wiem, no my nie mamy jakiegoś takiego, wiesz, nie kreujemy nic na siłę, tak? Widzisz,
tak jak gadam teraz z tobą, tak gadam z każdym, nie? Wiesz, nie wiem, no nie napinamy się przy tym wszystkim, nie? Wiesz, nie robimy z siebie Bóg wie kogo i tak dalej i no nie staramy się właśnie przywdziewać tej maski, tak? To znaczy jakby nie staramy, nie robimy tego. Twoje spostrzeżenie jest trafne. Znaczy jakby nie o to chodziło do końca w tym numerze, tak. Ale wiesz jak to jest, każdy z numeru sobie odbiera to, co tak naprawdę, wiesz, siedzi mu w głowie i to w jakiś sposób zrozumiał numer. Ale drugie ja to... Właśnie chodziło nam trochę bardziej, żeby, wiesz, żeby przelać na kartkę to, jacy tak naprawdę chyba nie jesteśmy i jakby takie nasze, wiesz, może to jest złe słowo, ale takie nasze wirtualne drugie ja, czyli jakby, wiesz, taką... Awatary takie. Takie awatary, czyli naszą taką, taką jakby naszą może złą stroną, ale ona nie do końca jest, prawdziwa, no może w ten sposób można to wytłumaczyć. Ekstra newsy na planecie Łódź, na planecie Łódź, na planecie Łódź.